Wielkie felgi, duża moc, dyfuzory, dokładki, czerwone lusterka. No po prostu idealna fura dla dojrzałego pana. I tak to jest po 40. Głowa łysieje, dusza szaleje. Dzieci prawie dorosłe i właśnie to jest ten czas, kiedy kombi można zamienić na takie cacko. Jeżeli chodzi o weekendowy wyjazd, no to wiecie, jak jest z nami. Szczoteczka do zębów, majtki, skarpetki i lecimy. Ale z kobietami jest już zupełnie inaczej. Ostrożnie, ostrożnie, bo to grząski temat. No i tutaj kombi miało przewagę. Zmieściło się i powiem wam szczerze, że to duże zaskoczenie, chociaż do kombi wchodziły mi takie cztery. Ale zobaczcie na jedną rzecz. Tutaj jest już za mało miejsca na kolejną walizkę. Co najwyżej zmieszczą się jakieś torby albo reklamówki, no, które zawsze jestem ja spakowany. Ale tak to jest. Albo bagażnik, albo piękna, sportowa linia samochodu. Wybieramy linię. Skarpetki zawsze można przeprać w zlewie. No chyba, że Grzesiek ma inną propozycję. Co ciekawe, dwie z tych toreb to typowe lotnicze kabinówki. Zmieszczą się do schowka w samolocie. Zaskakująco tu pasują, prawda? To jednak nie przypadek. No i zobaczcie. Prawie cały bagażnik wykorzystany, a to wszystko dlatego, że te torby są dedykowane konkretnie do tego modelu samochodu. Musicie przyznać, że praktyczne, gadżeciarskie, ale przede wszystkim wasze majtki i skarpetki nie będą w reklamówce. I tam, prawdziwi twardziele wolą reklamówki.